świata królową, tyś gwiazdą na niebie, tyś nas wiedziesz przez Jezusa, wieczny tron. Maryja, Maryja, u Boga przeto poprawiać nabożeństwo pod cmentarz Kaj, obok bramy stajała mała kapliczka z figurką Matki Boskiej. Każdego maja przystajały ją dziewczyny, pobierały wstęgi, a korony wyzłacane i polnym kwiecem obrzucały, uroniąc ją zupełne imieniny, gdyż kapliczka była odwieczna, spędzona i w gruz się sypiąca. Już nawet ptaki się w niej zagnieździły, a jeron, jaki w czas stóp wiziennych, pastuk jaki schronienia szukał. Cmentarne drzewa, lipy, staruchy, żony wysmukłe i te pogięte krzyże osłaniały ją nieco od burz zimowych i wichrów. W jaki sposób na początku minionego stulecia barwną płaszczyzną Władysław Reymont opisywał nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej we wsi Lipce. Zwyczaj tej charakterystyczny dla ludowej pobożności jest wciąż aktualny w wielu polskich wsiach, miasteczkach, a nawet w wielkich metropoliach. Ruch wokół kapliczek związany z ich odnawianiem i dekorowaniem rozpoczyna się w ostatnich dniach kwietnia, by w maju stać się małymi sanktuariami Matki Bożej. Smuci fakt, że z roku na rok przybywa do nich coraz mniej pielgrzymów lub majówki. Zanikają w ogóle, choć popularny w kościołach kalendarz liturgiczny zaleca duchownym każdego roku w maju, między innymi zachęcanie wiernych do utrzymywania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach. Dzisiaj spotkaliśmy się w przychodach podczas chyba pierwszego o takim charakterze poranku z poezją i pieśnią maryjną. Każdego roku w maju odbywał się przegląd pieśni maryjnych, aczkolwiek w tym roku formuła została zmieniona tak, abyśmy mogli w ogóle się spotkać. No i cóż, no, zainspirowałam się pierwszym diecezjalnym spotkaniem środowisk twórczych, aby zorganizować spotkanie o takim charakterze, aby przepleść tą opowieść popartą oczywiście literaturą, opowieść o tradycji ludowej, o tym, co jest tutaj na wsiach ważne, o ich głębokich wierzeniach, przekonaniach, często świeckich, aby przepleść tę opowieść i nawiązać również do religijności, do głęboko zakorzenionej religijności. Mam nadzieję, że mi się ta opowieść udała i że wszyscy zgromadzeni wsłuchali się w narrację o kulcie Maryi, w poezję, w ludowe pieśni, nie tylko ludowe, wykonywane zarówno przez panie zespołu ludowego Echos Przychód, jak i przez lokalną młodzież. Ale wcześniej, kiedy jeszcze nie było kaplicy, to ludzie zbierali się grupkami przed kapliczkami z umieszczonym w niej wizerunkiem lub przed przydrożnymi krzyżami. W niektórych miejscach do dzisiaj, na przykład na Koninie Wielnicy, w Misiach, ale także w Obszernicy, ludzie dbają, aby zawsze były tutaj świeże kwiaty. Rozstawiane są drewniane ławeczki, a mieszkańcy przychodzą z własnymi stołeczkami, a oprócz odczytania litanii loretańskiej śpiewane są również maryjne pieśni. Najstarsi mieszkańcy mówią, że tradycję nabożeństwa majowego przy kapliczkach, przychodach pamiętają z czasów dzieciństwa. Podkreślają, że wierzą w to, że modlitwa chroni mieszkańców od różnego rodzaju klęsk, gradobicia, ulew, ale także i pożarów, które pustoszyły wsie. Rzeczywiście trzeba to stwierdzić, że do tej pory Matka Boża osłania nas płaszczem swojej opieki. Mamy ciepły majowy wieczór. Powietrze pachnie rumiankiem i pokrzywą. Unosi się w nim pył całego dnia, który już wkrótce opadnie. Kwitnie obficie żółty mniszek lekarski. Między godziną 19, bo rzadziej 18 i 20, po skończonej pracy w polu lub w gospodarstwie z domów wychodzą ludzie. Jak to mawiano, gdy wszystko było posprzątane, obrządzone i robiło się nieco chłodniej. Widać podążające wzdłuż drogi kobiety i dzieci.
Nie ma mężczyzn ani młodszych kawalerów, ponieważ oni pojawiają się pod kapliczką dopiero po skończonym nabożeństwie, by odprowadzić młode panny do domów. Przybywali nawet z sąsiedniej wsi. Kapliczka wita pielgrzymów ubrana w kwiaty i kolorowe wstęgi. Ludzie zaczynają się modlić i śpiewać, siedząc na przygotowanych ławach czy zyderkach. Jest to dla nich wytchnienie po trudach dnia. To jest kult, ale to jest też tradycja, to jest piękno. Ludowe nabożeństwo majowe ma nie tylko oddawać cześć Maryi. Jest ona Matką Boga, a zatem już samo miejsce, przydrożny krzyż, jeśli brak kapliczki, symbolizuje główną osobę kultu – Syna Bożego. W większości miejscowości w każdy piątek śpiewa się w ramach majówki pieśni ku czci Pana Jezusa właśnie. Na 12. w przeglądzie pieśni maryjnych. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że nie mogło dojść do tego spotkania. Cieszę się bardzo, że Gminny Ośrodek Kultury i zespół Echos Przychód podjęły się takiego spotkania w październiku. Jest to również miesiąc bardzo blisko związany z Maryją, Matką Boską Różańcową. Wzruszające chwile, wzruszająca poezja, wzruszające interpretacje, przemyślenia. To był dobry poranek w przychodach i niech żałują ci, którzy dzisiaj z nami tutaj nie byli. To, co też jest fajne w tym projekcie, to fakt, iż zaangażowały się dzieci. To dziecięcy głos nadał szczególny charakter interpretacji pieśni maryjnych, jak również wierszy, które były tutaj recytowane, przemyślenia. Cieszymy się, że takie inicjatywy są podejmowane. W Polsce początkowo praktykowano je w środowisku szkół w Galicji, a następnie rozpowszechniło się w wielu kościołach, nie tylko zakonnych. Na wsiach i przypolnych drogach popularne były kapliczki świętego Rocha i świętego Jana Nepomucena. Fragment lwowskiej gazety kościelnej z 1895 roku mówi: dotychczas bowiem to nabożeństwo rozszerzało się w diecezji bez żadnego nakazu ani nawet polecenia konsystorza. Zaprowadziła je i podtrzymywała gorliwość duszpasterzy i ludu. Ksiądz Franciszek Błotnicki podkreślił, że u podłoża majówek leżały dawne zwyczaje ludowe o świeckim charakterze, związane ze świętowaniem wiosny. Między Bogiem i prawdą, ona jest naszą czystością, nadzieją, karmi nasze czasy. Dziewczyna z Nazaretu, piękna nad cedry lipami, fiołki alpejskie i kaczęce tatrzańskie. Śliczna panienko, gdziekolwiek i w śmierci godzinie, bądź z nami. Jedy była, jeszcze mała, rzekła mama, raz mi dał, chcę ci zdradzić tajemnicę.
oraz roztwornej oznaczają zmiany umożliwiające wegetację. Matki Boskiej Jagodnej związany jest z oczyszczeniem płodów lasu i dokonywanych z nich ofiar. Przedłużenie tej symboliki przejawia się w Dniu Matki Boskiej Zielnej. Święta te stanowią o nałożeniu się w zniesieniu pewnych zakazów i nakazów na człowieka korzystającego z dóbr przyrody. Święty Józef załamał ręce, denerwują się w niebie święci. Teraz idą już nie trzema mówcy, lecz uczeni doktorzy docenci. Teraz wszystko całkiem inaczej, to co stare odeszło, minęło. Zamiast złota niosą dolary, zamiast kadzidła komputer, zamiast mirry wideo. Ach, te czasy, myśli Pan Jezus. Nawet gwiazda trochę zwariowała, ale nic się już nie zawali, bo wciąż mamusia ta sama. Na jednym miejscu pozostać dumnie. Przeszła przez katy, nie chodzi po rozpaczy, spotyka niewierzący. Nie płacze, rozumie. Komu matko dzisiaj wierzy? Roku, kiedy to wojska Imperium Osmańskiego zostały pokonane przez Ligę Świętą. Pius V przypisał to zwycięstwo wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i rok później ogłosił dzień 7 października Świętem Matki Boskiej Zwycięskiej. Kolejny papież Grzegorz XII zmienił nazwę na Święto Matki Boskiej Różańcowej. Oficjalnego ogłoszenia października jako miesiąca maryjnego dokonał jednak znacznie później, w roku 1885 papież Leon XIII. Sekundy, paciorki, koronki, miesiące, radości, łzy, sława, okrzyki, pytania, zdania, osądy, głos audycji, życie, jak zapłaszczę Matki Bożej. Wodospad uciszy radości, przyjmij chwałę, zapomnij w rytmie modlitw.